Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Mount & Blade Warband, a dzisiaj Anglo-Zulu War, drugi odcinek. Trzeba jakąś fajną postać stworzyć, bo... No dobra. Wąs. No niech będzie. I założymy sobie grę. Drużynowo. Liczba botów w drużynie pierwszej. No nie wiem, nas będzie 50, a ich będzie 100. Zobaczymy jak pójdzie. Ach, ten stary Warband. Dobra. Trochę się załaduje i... Lecimy do ataku. Oj. O. Oj, trochę głośno. Dobra, chwilę. Wiecie, to chyba jednak trochę za dużo wziąłem, bo to już nie daje rady. To nie wiem, nas będzie 25, a ich 50. Może tak zrobimy. Nie wiem, bitwa może. Okej. To lecimy. Za chwilę się nasi zrespią. I rozpoczniemy bitwę. No i po co strzeliłem? O, idą. Panowie, mamy problem. A wy se idźcie, tam róbcie co chcecie, to poczekam. Już nie dam się zabić tak szybko. Już, dobra, nieważne, idą. Idę z nimi, bo odcinek będzie ciekawy. Idziemy. Kto to powiedział? Kurczę, ja trafiłem. A, pod co mogę krzyczeć? A to ciekawostka. Jeju, idą tu jakieś chamy. Szczęście, że nie chcę do niej podejść. Ale sytuacja jest napięta, dobra idzie. Gdzie biegniesz? Kurczę, tu jeszcze biegną. O! Panowie! Robimy strategiczny odwrót. Aha, tylko ja zostaję. No spoko. Ratunku, pomocy. Koń, nie, banda barbarzyńców. Trochę nie wiem, co z tym zrobić. Ojoj. Jest bardzo źle. Będziecie, nie macie wchodzić po drabinie. O kurczę, nie wlazłem na nią. Ojoj. Goni mnie armia. Nie znajdą mnie. O kurczę. Ojoj. Haha. Jak w Matrixie, dobra. O kurczę, idzie. Dobra, uciekam. Nie znajdą mnie. Haha. Ojoj, jestem dla nich za szybki. Oj. Ojeju. Godni wie cała brygada, co ja mam zrobić. Wiesz, jak zginę, to przegramy, no tak nie może być. Dobra, na budynki się nie da wskoczyć. Kurczę, tutaj będzie zaraz. Haha, pudło. Haha, frajer. Ojej, spudłowałem. Dlaczegoż to zrobiłem? Dobra.
Się czegoś tak cieszycie. Dobra, nie. Bo ja muszę nimi dowodzić jakoś. Oblężenie. Bo tak. No zobaczymy. Czy tak będę mógł... Może tak będę mógł dowodzić jednostkami. No jeśli tak to będzie fajnie, bo wtedy nie pójdę tam jak bałwany, się nie da co pozabijać. Bo my tu jednak musimy zostać, oczywiście. Tak jest, także tak. Panowie, utrzymać te pozycje. Ja lecę tu na górę i będę strzelał. Siedzimy z armią bałwaniarzy. Co wy robicie, panowie? Szereg. To jest szereg według was? Czy ja was muszę wszystkiego uczyć? Dobra, to by się zawalczcie. Miło było was poznać. Każdy, kto wejdzie, zostanie przeze mnie. No dobra, czemu ja strzeliłem znowu? Ładuj to broń. Zobaczmy, jak blisko. O kurczę, to już bardzo blisko, dobra. Będę pierwszym strzelcem, który oczywiście spudłował. Bo to było zaplanowane. To wy sobie tam strzelajcie, ja tam idę za... Ten teges, słuchaj się. No przepraszam się, grobulwo. Twojego szefa nie chcesz wpuścić. Dobra, dawaj. Łup. Snajper. Nie rzucaj we mnie. Nie po to tu wlazłem, żebyś we mnie rzucił, Jezu. Dobra. Już nie będzie we mnie rzucał. Kolejny jakiś. Ten to we mnie strzela. Joju, rzucaj we mnie, czuję się zagrożony. O Jezu. Prawie mnie trafił. Tam mnie zastrzelił. Co? Nie. Nie mógł mnie trafić. Jak on to zrobił? Co mi się stało? W rękę mnie trafił. To oszustwo. Zgłaszam sprzeciw stanowczy. Tak nie powinno w ogóle być. Jak mnie w rękę trafił, to ja powinien jeszcze żyć. Tu wciąż to chodzą zulusy. Zulusi. Rzucają. My się będziemy bronili. Dobra, idziemy szczalać. No z drogi, pacany. Ej, nie cierpiąc. Dobra, dawaj, tak będę tutaj. Snajper boczny. Nawet kogoś ukatrupiłem. Tam jeszcze biegnie. Już nie biegnie. Kurczę, spudłowałem. Gdzie ty tu biegniesz? No tak z boczku. A, to dziad. Haha. Trafiony, zatopiony. Co? Pomocy, nie pamiętam jak się używa bagneta. Haha. Słuchajcie się, bo waszego szefa ustrzelą i co będzie? Że wy bez mnie zginiecie. Stoi na środku, nic nie robi. Bo kurczę, biegnie armia. Znowu nikogo nie topią. Jeju. Zróbcie mu z tym coś. Cała armia przyszła. Jeju. On i tak się na mnie rzucił, więc po biedy. Chwilę uszczala tu jakiegoś ziomeczka. O, tu jakiś jest. Z drogi muszę wejść na sam szczyt. Już mam tak mało zdrowia, że ja nie mogę. No nie, tam biegnie ziomek z karabinkiem. Dobra, już nie ma ziomka z karabinkiem. I tu we mnie jakiś frajer rzuca. Ale ma cela, jak ja czasami. Uj. A ten miał lepszego akurat. Muszę 30 sekund teraz czekać. Pół minuty. Dobra, obronimy się chyba, co? Myślę przynajmniej. Mam nadzieję, że się obronimy. No ale już więcej, to zostało 5 minut, więc myślę, że nam się uda. Gramy do 3 punktów po jednej drużynie.
Więc no, też nas trochę dziesiątkowali, bym powiedział. Ale przychodzi Brixior. I bitwa będzie wygrana albo przegrana, nie wiadomo. Co? Jaki snajper? Sam mnie tak. W boczek. I zginął. Super. Tu widzimy całą bitwę. I respimy się znowu. Dokładnie. Wchodzimy na górę. Z drogi. Jednak nie wchodzimy na górę, bo się nie da. I strzelamy. Budujemy. To się tak robisz. Sam źle by nie strzelił. Haha, trafiłem. A ty tu dalej siedzisz? O, gdzie idziesz? Czarek, co robisz? Aha, błazdujesz jak zwykle. Chodź, chodź. Co jest? No, a nieważne. Dobra, lecimy na bitkę. O. Dobra, lecimy. Jakby ktoś nie wiedział, już kiedyś nagrałem właśnie z tego moda. Tam się tłuką. My się tłuczymy tutaj. I lecimy do ataku. 2 minuty do końca tej tury. Z 3. Więc jeszcze 2 tury. I kończymy odcinek. Dobra, dobra, dobra. O, idą tutaj znowu, jeju. Ja będę chyba strzelał sobie stąd po prostu, tak coś myślę. Nie ma przejścia. O, o. Taki ziomek biegnie. O, cześć. Okej, o Jezu, znowu. Ja musiałem teraz czekać 31 sekund. A, nieważne. No i znowu czekamy. Obawiam się, a nie, myślałem, że się teraz dopiero to skończy, ale nie. Szczęście zostanie mi jeszcze parę minut. 1,5 minuty grania. Tak mniej więcej. Jak do tego czasu się nie trafi, to będzie fajnie. No, 1,5 minuty grania. Plus tego parę sekund spóźnienia z respienia się. Ohoho, dobra. Szczęście mi nie zauważył. Haha. A nie trafiłem, ale co z tego? O, tu biegnął jeszcze. Tutaj sobie będziemy strzelać w takim razie. Nawet nas nie widzą. Czy mnie nie widzą. Dobra. Ognia. Haha, i trafiłem. Dobra. Kolejna, ale nie ma typa. Tu nie ma. Tam przyszli. Jakiś bałwan. Sami zrobisz. Gdzieś, gdzie polazłeś? A no, spadaj. O, o. Jakiś. Ej, ogarnij mnie ten.
Jest tu gdzieś ten ziomek, który mnie gonił, czy sobie poszedł gdzieś indziej już? Chyba poszedł sobie gdzieś indziej. Udało się, wygraliśmy. Aha. Dobra, i tak 10 minut musimy wytrzymać z tego, co widzę. No to... Oto... Chciałem wziąć pół godziny. No to nie, to sobie skrócimy tu jedną turę. Dobra, jeśli dało tutaj utrzymamy, dokończymy film, to będzie 20 minut trwało. No dobra. No, drodzy panowie. Teraz to już chyba jeszcze frakcję wziąć. Obserwator. Sobie możemy zobaczyć też trochę. Oczywiście będziemy grali, tylko na razie sobie jako obserwator polatamy troszeczkę. Tu biegnie jakiś ziomek. Tu kolejny. No trochę ich tu biegnie. Ci tam wyszli. Aha, bo ponieważ ja im nie rozkazuję, to najprawdopodobniej przegramy tę turę. Ona się szybko skończy. A być może do trzeciej jednak dojdzie. Ta tura się szybko skończy, coś mi mówi. Te matoły wylazły. Jakby mieli szabelki, to byłoby prościej. Ale szabelek nie mają. Jakieś dziwne lagi nastąpiły, nie wiem dlaczego. Co, dobra, jednak tę frakcję wybierzemy, bo... Postaramy się nie dowodzić. A to coś właśnie tu nagle dużo zaczęło rozbić. Dobra, panowie, trzymajcie tę pozycję tutaj. Tutaj macie ją utrzymać. Bo macie ją utrzymać. Dokładnie, panowie, tu macie ją utrzymać. Tutaj. Dobra, zatem strzelajcie, to będę sobie stało. Bardzo mi to odpowiada. No. Dobra, pozwólcie mi przejść. Ała. A idziemy na kolbę, się będę bił. Oj, nie taki był plan. No więc ta tura może trochę dłużej potrwać. Bo teraz się tu będziemy bronili. Tu od boku jeszcze atakują, ale... O kurczę. Sweater by się nie ciekawa od boku. Oflankowują nas. Oflankowywują nas. Albo inny. Dobra. Biegną tu. Już tam mamy problem. Au, kto mnie znowu trafił? Sześć minut do końca rundy. Czy utrzymamy się? Nie wiem. Dobra, idziemy. Dobra. O, biegnie tu. O, zostaw mnie. Dzięki. Oj, ale chwilę skupienia. O, mijamy. Nikt nas nie trafi. Oj. Nieważne. A ja się wykrwawiłem po prostu. Ale piękna twarz.
Dobra. 5 minut do końca tego odcinka w sumie. Czy utrzymamy się? Nie wiem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Dobra, zrespiłem się na nowo, aby stawić czoła swojemu wrogowi. Oczywiście spudłowałem albo trafiłem, tylko zniszczyłem tarczę. Ciężko mi powiedzieć. Czemu ty żyjesz cały czas? Niezniszczalny ziomek. Spadaj. Dobra. Okej. Trzeba będzie jeszcze długo nowy odcinek z LEGO Pieli z Karaibów nagrać, bo tak. Może gdzieś jakiś live tego będzie? Kiedyś. I w ogóle miał być live z tego, że kanał będzie ten. Mieć już niedługo rok w sumie, więc poczekam, aż będzie mieć już rok. I wtedy nagram. Zrobię tym specjalnego shorta. Że kiedyś taki live powstanie. Tylko nie wiem kiedy. Dobra. Więc tak, nagrywam już prawie rok. Też się zdziwiłem. Dobra. Ile was tutaj? 3 minuty do końca. O, jeszcze trochę i damy radę się obronić. Jak ja tu wlazłem? To ja chcę tu wejść. Kurczę, ja chcę tu wejść, no. A nieważne. Czegoś nie wchodzić na domki. To byłoby fajne. No gdyby boty nie potrafiły. Można było na nim siedzieć, strzelać, nie umierać. Żyć, nie umierać, no. Dobra, to kolejny ziomek zdjęty. I za 2 minuty uda, jeśli 2 minuty jeszcze wytrzymamy, uda nam się wygrać tę bitwę. Kurczę. Dobra, za chwilę będzie minuta. Okej. Jakby nie nagrywać jej For Honor, bo to też jakiś dłuższy odcinek by się przydał jeszcze tego nakręcić, na razie nie. No trochę nie mam czasu nakręcić takiego dłuższego odcinka, co nakręcam właśnie z tej gry. No i na For Honor potrzeba takiego dużego skupienia, też jak tam widzieliście, żeby pokonać te bossy samurajów, bo jest tam ich 3 i muszę je pokonać sam, więc już. Ja się ktoś oglądał oczywiście, i oglądam też tą serię, no to wie o co chodzi. A jeśli nie, to polecam się zapoznać. Dobra, już idziemy tam na bagnet, znaczy na kolbę, bo bagnety nawet mi nie dali. Zbrojowni, ała. O ty frajerze. Dobra, do ataku. Ała. Oj. No, co poradzę, trójka mi napadła. Ja się zrespię, to już praktycznie będzie koniec rundy. Tak naprawdę. No. I będziemy mieli 2 punkty.
Więc tego. Dwa. Jeden. I zostało 5 sekund do końca. No i udało nam się, moi drodzy, utrzymać cel. Mam nadzieję, że mi się podobał. Jeśli tak, to mam nadzieję, że mi się w kolejnych odcinkach, nie tylko z tej serii. No i cóż, czołem.